Rozmowa dnia. A pierwsza sygnałowo rozmowa z Krzysztofem Sobolewskim, sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie sekretarzu, jutro ustawa o Sądzie Najwyższym w Sejmie. Czy macie większość, żeby odrzucić poprawki Senatu? Panie redaktorze, wszystko na to wskazuje, że poprawki Senatu jutro zostaną przez Sejm odrzucone i ustawa w takim kształcie, jakim była uchwalona w Sejmie, trafi do podpis do pana prezydenta. To ustawa w kształcie takim, która przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej. Czy w takim razie, kiedy spodziewać się pierwszych przelewów z tytułu KPO, Krajowego Programu Odbudowy? Panie redaktorze, mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. Spełniliśmy jeden z głównych warunków, który był przy negocjacjach stawiany przez Komisję Europejską przy negocjacjach KPO. KPO zostało przyjęte, o czym poinformowała pani przewodnicząca Ursula von der Leyen, więc liczymy na to, że te pieniądze w tym roku jeszcze będą. Pierwsze przelewy trafią do Polski. Ale słyszał pan panią von der Leyen wczoraj w Parlamencie Europejskim, jak mówiła, mamy instrumenty, żeby zablokować żadnych przelewów, jeśli wszystkie kamienie milowe nie zostaną spełnione, a tych kamieni jest bardzo dużo. Panie redaktorze, instrumenty mamy i my, jako Polska. Jakie? Działania, które mogą być dosyć istotne w działaniach Komisji Europejskiej w przyszłości, więc panie redaktorze, instrumenty są po obu stronach. To zależy, proszę zdradzić kto, te nasze jak argumenty. Z nich korzysta. Gdybym zdradził, to już nie byłoby to nic interesującego. Natomiast panie redaktorze, poczekajmy. W tej chwili te kamienie milowe, już słynne kamienie milowe, to oczywiście są też różne punkty, które są jak gdyby podstawą kompromisu. Bo trzeba pamiętać, że rozmowy o przyjęciu KPO to swego rodzaju kompromis. Porozumienie to kompromis, gdzie każdy ustępował ze swoich warunków. Natomiast wszystkie te kamienie milowe to są rzeczy, które są elastyczne. Więc ich realizacja, panie redaktorze, praworządność, jest, wartości, to jest oczywiście, elastyczne. Panie redaktorze, wszystko jest elastyczne, więc chociażby już słynne, bo uprzedzając pewnie pytanie, podwyższenie wieku emerytalnego, nie ma tam czegoś takiego, to jest oczywiście fake, jest tam o efektywnym wieku emerytalnym i chociażby w tej kwestii już zostały spełniony jeden z tych warunków, czyli na przykład emerytura jest bez podatku, wprowadzenie emerytury bez podatku, które zachęca też ludzi do podjęcia pracy nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. A przypomnę, że od podwyższenia wieku emerytalnego byli nasi konkurenci polityczni PO i PSL, pan Kosiniak-Kamysz, słynne 67, 65, czy jak to mówią, aż do śmierci. To w takim razie już ostatnie pytanie w tej kwestii. W tym roku będą pieniądze z KPO już, pierwsze przelewy? Mamy taką nadzieję, że pod koniec roku będą już pierwsze, bo tam jest też procedura o złożenie wniosku, o wypłatę. Oczywiście nasza opozycja totalna nie zasypuje groszek popiele i dalej próbuje wkładać kij w szprychy i próbuje pozbawić Polaków tych pieniędzy, które są nam potrzebne. Są potrzebne gospodarce, są potrzebne samorządom, ale mam nadzieję, że ich działania będą, tak jak przez ostatnie 6,5 roku, tak samo skuteczne. Przedstawiciel opozycji, czyli Marcin Kierwiński, będzie gościem Sygnału Dnia o godzinie 8:15. Wracamy do pana Krzysztofa Sobolewskiego. Prezes Kaczyński ma wkrótce odejść z rządu. Czy potwierdza pan te informacje? Panie redaktorze, nie ma takiego tematu w tej chwili. Jeśli miałby być taki temat i miałaby być taka sytuacja, to pan prezes Jarosław Kaczyński osobiście o tym poinformuje. Ale pan prezes mówił o tym, że jest tylko na czas ustawy o obronie ojczyzny. Panie redaktorze, nie słyszałem takiej wypowiedzi i nie odniosę się do tej wypowiedzi. Natomiast tak jak mówię, jeśli miałaby być, podkreślam, to pan prezes Jarosław Kaczyński sam osobiście o tym będzie informował.
w tej chwili takiego tematu nie ma. Wnioski wyciągniecie sobie sami, drodzy słuchacze. Zmieniamy temat. Inflacja. Były plotki przed sobotnią konwencją PiSu o nowych nośnych hasłach programowych, na przykład 700+, ale to nie padło. To ja pytam w imieniu polskich rodzin, czy 700+ będzie, tak czy nie? Panie redaktorze, to były medialne oczywiście postulaty, które zgłaszało szerokie gremium dziennikarzy. Ja zgłaszam to od 2 lat już chyba. Natomiast oczywiście są o tym rozmowy, natomiast w tej chwili takiej decyzji politycznej nie ma, aby w tym temacie podejmować działania ustawowe. To trzeba by było... Gdyby taka ustawa trafiła do Sejmu, jakby pan zagłosował? Panie redaktorze, gdyby trafiła, gdyby była taka decyzja, oczywiście byłbym za, natomiast w tej chwili nie ma takiej decyzji. Ekonomiści mówią, że takie świadczenia powinny mieć kryterium dochodowe i że wrzucanie tych pieniędzy nabija inflację. Co pan na to? Panie redaktorze, czy wrzucenie 500+ nabiło inflację? Nie. To poprawiło tylko i wyłącznie status rodzin, które do tej pory nie było, które do tej pory były pominięte w tym tak zwanym przekształceniach po 89 roku, wykluczone. Tak naprawdę w pewnym momencie wykluczone społeczeństwa. Ja jestem z Podkarpacia i to najlepiej widać, że jak 500+, między innymi 500+, poprawiło sytuację finansową, ale też i społeczną, ekonomiczną rodzin. Słynne zeszyty na kredyt, na kreskę w tej chwili są reliktami przeszłości, na szczęście, a dzieci w szkołach przychodzą do szkoły z pierwszym śniadaniem, a nie głodne, jak to było przed 2015 rokiem. Tak, nie chcemy jeszcze odpowiedzi, drodzy słuchacze, czy 500+ zamieni się na 700+. Dobrze, teraz w imieniu dziesiątków tysięcy ludzi, którzy, może nawet setek, którzy próbują zdobyć opał na zimę. Węgiel, drewno to dziś rarytas, właściwie towar reglamentowany. No i w imieniu tych, którym nie udało się kupić węgla na zimę, co pan im powie? Panie redaktorze, z tego, co mówi pani minister Moskwa, mamy zabezpieczone zapasy węgla na najbliższy czas i będzie zwiększone wydobycie, ale też są rozmowy o sprowadzeniu węgla z kierunków, z których do tej pory nie sprowadzaliśmy, i będzie też program, w tej chwili jest stworzony program osłonowy dla tych, których najbardziej dotknęła ta podwyżka cen węgla, czyli dla tych najbiedniejszych, najuboższych. I panie redaktorze, nie ma powodów do niepokoju. Węgiel będzie i będzie dostępny. Węgiel będzie. Wiceminister Ozdoba mówił o tym, wiceminister klimatu, że mamy 8 milionów ton węgla zakontraktowane z różnych kierunków. Tylko pytanie o cenę, panie pośle. Panie redaktorze, z tego, co wiem, ta cena nie powinna być odbiegać od tej, która była przed tymi gigantycznymi podwyżkami. Czyli nie więcej niż 1000 zł? Bo panie redaktorze, było... ja w tej chwili nie powiem konkretnej kwoty, natomiast nie powinno odbiegać od tej, przynajmniej dla tych, którzy są najbardziej poszkodowani i najubożsi. No. W PGG to była cena poniżej 1000 zł, a na składach niestety już przekracza często 3000. Benzyna, ceny paliwa. Czy tu można przewidzieć, jak zachowa się dalej rynek? Panie redaktorze, sytuację mamy taką, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę i trwającej już 105 dni wojny na Ukrainie, ceny paliw, ceny paliw kopalnych szaleją w całej Europie, na całym świecie. I Polska nie jest w tej sytuacji wyspą, gdzie tego nie odczuwamy. Natomiast z naszej strony będą podjęte działania, które będą osłonowe dla Polaków, aby nie odczuli aż tak bardzo tych cen, wzrostu cen. Będzie przedłużona tarcza antyinflacyjna, więc te ceny też, niedługo będzie też przedstawione kolejne rozwiązanie dotyczące też cen paliw, cen ropy, benzyny. O, to ważna deklaracja. Będzie przedłużona tarcza antyinflacyjna, mówi Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy gość Ludowych Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy tej rozmowy, drodzy słuchacze, na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych.
Panie pośle, na jak długo będzie przedłużona tarcza? No tutaj jeszcze rozmowy, z tego co wiem, trwają. Będzie to ogłaszał oczywiście pan premier Mateusz Morawiecki. Ja nie jestem członkiem rządu, nie chcę wchodzić w kompetencje rządu. A zdradzi pan nam szczegóły, jeżeli chodzi o te działania osłonowe przy cenach paliwa? O co chodzi dokładnie? No między innymi to jest też przedłużenie tarczy antyinflacyjnej. Aha. Więc to jest jedno z tych czynników. Natomiast inne wiem, że będą przedstawiane w ciągu najbliższych kilku dni. To czekamy w takim razie z niecierpliwością. Panie pośle, kolejna zmiana tematu. Wybory samorządowe zaplanowane na jesień 2023. Wtedy, kiedy parlamentarne. Wy myślicie, żeby je odsunąć o pół roku mniej więcej? Tak mówił wczoraj premier Morawiecki. Dlaczego? Panie redaktorze, ponieważ termin wyborów samorządowych zbiega się z terminem wyborów parlamentarnych, a zarówno jedno, jak i drugie są bardzo dużym przedsięwzięciem, tak dla Państwowej Komisji Wyborczej, jak i dla komitetów wyborczych, i przesunięcie ich o pół roku samorządowych jest zgodne z konstytucją, a niestety parlamentarnych nie można przesunąć. I czy to będzie pół roku, czy to będzie, no tutaj nie chciałbym konkretnie mówić, czy to będzie konkretnie pół roku przesunięte. Natomiast są też to po części, przynajmniej do mnie docierały takie postulaty samorządów, ponieważ kiedy samorządy są wybierane, nowe władze samorządowe są wybierane jesienią, tak naprawdę rok zaczynają z budżetem, który niekoniecznie to oni uchwalili, czyli realizują nie swój budżet. Wybór na wiosnę spowoduje, że wejdą w przyszły, na pierwszy rok tak naprawdę swojego urzędowania swoim budżetem, a nie będą realizować taki, ten, który jest uchwalony przez ich poprzedników. Ale to jest jeden z warunków, natomiast sama kwestia też logistyczna, przygotowania wyborów, przeprowadzenia. Proszę, przypominam, że wybory samorządowe to są wybory do sejmiku, rady powiatu, rady gminy, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. To są komisje wyborcze, to są tak naprawdę setki tysięcy ludzi zaangażowanych w sam proces wyborczy, czy to wybory, wybór jak kandydatów, czy to kandydaci, czy to członkowie nawet komisji wyborczych. A wybory parlamentarne podobnie, jeśli chodzi o komisje wyborcze, natomiast oczywiście jest mniej kandydatów, ale to też jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaangażowanych, około kilkadziesięciu tysięcy ludzi zaangażowanych w proces wyborczy. Nawet pod tym kątem jest to usprawiedliwione, aby te wybory nie były połączone. Jeszcze jedno pytanie. Czemu reformujecie Prawo i Sprawiedliwość? Ma być nowa liczba okręgów, prawie 100. Z czego to wynika? Panie redaktorze, po części wynika to z tego, że dotychczasowa struktura, można powiedzieć, że w wyniku też i COVID-u, jest taką strukturą, która, że tak powiem, zahibernowała się. A żeby ją ożywić, to wprowadzamy, to będzie 96 okręgów, okręgi dostosowane do okręgów senackich. Niedługo będą powołani nowi pełnomocnicy, nowi bądź nowi starzy pełnomocnicy w niektórych okręgach przez pana prezesa i będzie, ich zadanie będzie przygotowanie partii do nadchodzących zarówno wyborów parlamentarnych, samorządowych, sezonu wyborczego, ale też i do wyborów w strukturach partii, ponieważ pełnomocnicy okręgowi są tylko i wyłącznie powoływani na czas, kiedy do zjazdów okręgowych, gdy wybiera się zarządy okręgowe. Więc panie redaktorze, troszkę ożywienia w strukturze nie zaszkodzi, a w tej chwili oczekiwanie jest takie, że struktura będzie jeszcze ciężej pracować niż w 2015 i 2019, co przyniosło nam taki, a nie inny sukces wyborczy. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym w środę gościem Sygnału Dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie doktorze. Spokojnego dnia państwu życzę. Dziękujemy. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.